Okej, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym materiale chciałbym powiedzieć, jak można zapisywać i odczytywać pliki Blendera oraz nie tylko pliki Blendera, ale również jakieś obrazki i inne rzeczy. Ten materiał będzie troszeczkę wybiegał ponad to, co na samym początku można wiedzieć, ale to jest taki troszeczkę referencyjny materiał, w związku z tym być może warto będzie do niego wrócić później, jeżeli nie wszystko od razu będzie całkiem zrozumiałe. Na początku w uruchomionym świeżo Blenderze zamknę panele boczne, które mi zmniejszają powierzchnię ekranu. I teraz mam tutaj jakiś plik. Ten plik na razie nie ma nazwy, dlatego przy jego próbie zapisania zostanie wyświetlone okno zapisu pliku. To okno aktywuje się klawiszem Ctrl-S, ewentualnie Ctrl-W. Nacisnę jeszcze raz Ctrl-S. Akurat nie było tego widać niestety, no ale jest. I teraz tak. W tym oknie, które się pojawia po Ctrl-S, po pierwszym razie, jakby po jego naciśnięciu, mamy możliwość, też przyjemność zapisać plik Blendera. I plik Blendera będzie zapisywany w takim miejscu, w którym Blender zapamiętał ostatni zapis pliku, jakąś ścieżkę wcześniejszą. Poprzednio zapisywałem jakieś kolby miarowe, które tutaj robiłem. Trochę w złym miejscu to zrobiłem, ale nieważne. I teraz tak, możemy sobie w polskim kursie Blendera zrobić katalog. Oczywiście może na początku powiedziałbym, co jest na ekranie widoczne, ale więc mamy standardowe menu. Możemy wcisnąć guzik Back to Previous i w tym momencie wracamy do widoku 3D bez zapisu. To jest tak, jakbyśmy wcisnęli Escape dokładnie. Naciskam Escape teraz i również wracam. Ctrl-S, jestem z powrotem w oknie zapisu. I mogę również w tym oknie zrobić kilka podstawowych operacji. Przede wszystkim mogę wybrać dyski albo systemy plików, które mam obecnie zamontowane. Mogę również wybrać sobie jakieś katalogi, które zapamiętałem wcześniej w konfiguracji. Na przykład mój katalog domowy. Mogę dodać nowy katalog jakiś, naciskając guzik ADD. Tak właśnie dodałem katalog Blender i katalog OWN. Jeżeli go usunę, no to po prostu go tu nie będzie. Potem muszę wejść do katalogu DOTS, Blender, poszukać kursu polskiego Blendera, PKB i tutaj jest ten OWN. Jak do niego wejdę, mogę nacisnąć guzik ADD, aby dodać do takiej listy najczęściej używanych katalogów, czy też może takich swoich ulubionych jakby. To jest lista ulubionych, natomiast ostatnio używane katalogi są w okienku Recent. Mogę je kliknąć, aby tam gdzieś sobie coś z nich robić. I teraz plik standardowo zapisywany będzie skompresowany, bo jest aktywna opcja Compress. To dlatego, że w konfiguracji mieliśmy włączone na początku kompresowanie plików. I możemy również zrobić sobie w danym miejscu jakiś katalog. I teraz, ponieważ to jest pierwszy tutorial, w którym tak naprawdę modyfikujemy jakieś pliki na dysku, możemy nacisnąć guzik Create New Directory. Ewentualnie możemy wykorzystać klawisz skrótu, który nazywa się I. Klawisz I jak igła. W tym momencie naciśnięcie klawisza I wyświetla menu z potwierdzeniem. Trzeba wcisnąć lewy klawisz, aby potwierdzić opcję czy też akcję tworzenia katalogu. A więc tworzę nowy katalog. Niech ten katalog nazywa się, powiedzmy sobie, tutorial 1 myślnik pliki. Ok, zrobiłem sobie nowy katalog. Oczywiście on się tutaj nazywa trochę błędnie, ale to już trudno. Mogę go kliknąć, aby tam wejść. I teraz mój plik Blendera, który będę zapisywał, domyślnie ma nazwę Untitled. Untitled, czyli bez nazwy tak naprawdę, słowo angielskie. Mogę kliknąć w ten panel, w opcję, w ten wiersz edycji, aby zmienić nazwę. Niech to będzie po prostu Tutorial 1, myślnik, pliki. Nazwę go tak samo jak katalog, to nie ma zresztą większego znaczenia. Albo nie, niech to będzie Tutorial 1. Daję Enter i teraz to okno nie znika. Zaakceptowałem dopiero zmianę nazwy tego pliku, który dopiero będę zapisywał. I dopiero drugi raz Enter zamyka okno i wtedy na pasku tytułu mam wyświetloną nazwę mojego nowego dokumentu Blendera. Teraz naciśnięcie klawisza Ctrl-S spowoduje tylko jakby potwierdzenie, że mam nadpisać obecny na dysku plik. Save over to jest jakby napisz na, czy też zamasz ten poprzedni. Jeżeli potwierdzę to lewym klawiszem myszy, wtedy taka opcja zostanie wykonana. Tak samo się dzieje, gdy wcisnę Ctrl-W. Natomiast Ctrl-Shift-S, ewentualnie F2, będą wyświetlały mi dalej to samo okno z zapisem pliku pod nową nazwą. Z tym, że nazwa obecna pliku jest już wpisana. I teraz mogę nacisnąć klawisz Save as Blender File i zostanie nadpisany poprzedni plik. Mogę ewentualnie nacisnąć plus na klawiaturze numerycznej. I wtedy proszę zwrócić uwagę, co dzieje się z nazwą tego pliku. Naciskam plus i nazwa pliku została automatycznie jakby zinkrementowana. Numer, który do niej został dodany, jest o jeden większy. A więc łatwo mogę zrobić sobie drugą wersję takiego pliku, jeżeli stary już był zapisany. Jest to bardzo proste. Naciskam klawisz F2, plus na klawiaturze numerycznej i Enter. I mam w tym momencie zapisany plik pod nową nazwą. Gdybym taki plik chciał kiedyś tam wczytać, przy następnej okazji być może, wtedy mogę nacisnąć klawisze Ctrl-O,
żeby otworzyć plik. To jest taki dość standardowy klawisz, który pod Windowsem często działa, również pod Linuxem zaczął się pojawiać. Natomiast w Blenderze istniał wcześniej klawisz, który robił to samo, a ten klawisz to jest F1. F1 otwiera okno otwarcia pliku. No i mam tutaj te same ustawienia, również mogę zrobić nowy katalog. Mogę sobie kliknąć, który plik chcę otworzyć, nacisnąć guzik Open Blender File. No i mam otwarty plik. Teraz podczas otwierania pliku mam automatycznie filtrowany katalog tych plików, które są widoczne w katalogu, a więc widzę tylko pliki Blendera. To dlatego, że mam tutaj włączone filtry. Okay? Mam włączone filtrowanie plików. Teraz jak widzę, że to filtrowanie wyłączyłem, to widzę, że pojawiły mi się również nazwy dodatkowe. Jakiś tutorial 1 z rozszerzeniem Blend 1 i Blend 2. To są kopie zapasowe tego pliku, który już raz zapisałem. Jeżeli swój plik o nazwie tutorial 2 zapiszę, przez Ctrl+S na przykład, jeszcze raz go zapiszę, to w tym momencie wyłączone filtrowanie pokaże mi, że powstała jego poprzednia kopia. Jest to po prostu coś takiego jak pliki z rozszerzeniem bug pod Windowsem, z tym, że tutaj powstają dwie takie kopie, ponieważ liczbę 2 ustawioną miałem w konfiguracji. Mogę również zmienić sposób wyświetlania tej listy plików. Jeżeli zamiast tej ikonki kliknę sobie na ikonkę kolejną, mogę wtedy zobaczyć wielkości tych plików, datę ich utworzenia, prawa dostępu itd. Mogę również wyświetlić sobie tak zwane miniaturki. I miniaturki w tej wersji Blendera, czyli tej takiej dosyć nowej, są już pokazywane, a więc Blender tak jakby te pliki musi otworzyć, zajrzeć do środka i wyświetlić ich zawartość. Mogę również, oglądając inne katalogi, zajrzeć tam, gdzie będą jakieś obrazki. I te obrazki również mam wyświetlane. To bardzo ułatwia wczytywanie plików, zwłaszcza kiedy szukam jakiejś tektury czy czegoś podobnego. Ok, wróćmy teraz do tamtego katalogu, który miałem wcześniej, tutorial pliki. Mamy tutaj jeszcze kilka opcji na pasku, nad którymi warto się chwilkę zatrzymać. Przede wszystkim możemy sobie sortować alfabetycznie, albo na przykład według rozszerzenia, albo według daty, albo według rozmiaru. To wszystko jest ładnie pokazane za pomocą ikonek. Standardowe sortowanie jest według nazwy. Możemy również włączyć sobie pliki ukryte, akurat tutaj żadnych nie mam. Mogę sobie również włączyć w filtrach pokazywanie katalogów. Okay? Mogę sobie włączyć pokazywanie plików Blend, jeżeli te filtry są aktywne. Na przykład teraz nie ma nic tak naprawdę. Okay? Kononowicz nie będzie niczego. Mogę włączyć tylko pliki Blend, tylko obrazki, no i różne inne rzeczy. To jest oczywiście do obejrzenia. Te opcje czasami się przydają, chociaż osobiście rzadko z nich korzystam. To jest cały czas okienko otwarcia pliku. Jeżeli kliknę dwa razy, również plik się otworzy. I teraz jest jeszcze jedna fajna rzecz, którą warto wiedzieć, z tym, że w tym celu będę musiał sobie włączyć tutaj Outliner. Teraz mam widok z kamery, więc wybieram sobie Outliner. On jest tutaj. I widzę, że mam tutaj drzewko obiektów, które są na scenie, więc moja scena, czyli to, co jest tutaj w tym małym, w tej małej liście rozwijania, jest również takim jakby głównym obiektem, do którego podłączone są następne rzeczy. Mam tutaj coś takiego jak świat, czyli world, kamerę, cube, to jest ten mój kawałek, ta kostka tutaj na środku. No i mam jeszcze lampę. Lampa to jest to kółko tutaj. O tym, jak będziemy zaznaczać te obiekty, jak z nimi manipulować, to będzie następny materiał. Natomiast w Outlinerze mam wszystkie swoje obiekty pokazane i czasami może zaś potrzeba dodania jakiegoś innego obiektu, którego na scenie nie mam, a który znajduje się w innym pliku. To również jest związane z potrzebą otwarcia pliku, ewentualnie zdobycia jakichś, powiedzmy sobie, dodatkowych obiektów pochodzących z zewnątrz, nie z tej sceny, którą mam tutaj. Aby otworzyć plik w trybie do dodania nowych obiektów, przy jednoczesnym pozostawieniu tego starego pliku, muszę nacisnąć Shift F1. To jest operacja, która nazywa się Link albo Append. Możemy również wywołać tę opcję z menu przez menu File za pomocą polecenia Link albo Append. No i skrót mamy oczywiście Shift F1. Weźmy sobie Append, czyli dodanie. Wybieram sobie przez Append jakiś plik, który chcę otworzyć i teraz jak kliknę na taki plik, to do niego wchodzę tak, jakby to był katalog. Proszę zobaczyć, że w tym momencie w ostatnich miejscach mam również swój katalog, ale mój katalog jest tutaj. To jest ta część nazwy. Natomiast sam plik otworzył się tak jak katalog po to, żebym mógł z tego pliku wyciągać różne rzeczy. Weźmy sobie z tego pliku coś takiego jak obiekt. Mam tam trzy obiekty, podobne do tego, co miałem w Outlinerze, czyli kamerę, cube'a i lampę. Weźmy sobie cube'a i tego cube'a za chwilkę dodam do pliku. Oczywiście plik będzie dodany na takiej zasadzie, że będę miał do niego ścieżkę względną, czyli ponieważ leżą obok siebie, nie mam żadnego problemu i będę miał utworzoną jakby taką instancję, będę ten obiekt miał dodany do swojego pliku, ponieważ jest nieaktywna opcja link. Gdybym zaznaczył link, w moim pliku ten obiekt by się tak naprawdę nie pojawił, stworzyłbym tylko do niego coś w rodzaju łącza. Ale to jest bardziej zaawansowana funkcja, na razie nie musimy o niej mówić.
A więc wybieram sobie obiekt, który chcę zaimportować, naciskam Link Append. No i w tym momencie na scenie nic ciekawego się nie zmieniło. Ale jeżeli się przyjrzę troszeczkę temu, co jest w Outlinerze, to łatwo zauważę, że jest tam mój stary cube, ale jest również ten mój nowy cube, który, ponieważ ma taką samą nazwę, został zmieniony i ma teraz nazwę z numerkiem 001. To jest mój cube, który został zaimportowany z biblioteki. Mam teraz dwie kostki. OK. W każdym razie to jest rzecz dotycząca importowania z plików, więc również łączy się jakby z tym oknem otwierania plików. To jest jedna rzecz, którą warto było powiedzieć. Natomiast istnieje jeszcze sposób na wyrenderowanie całego obrazu. I ten render robimy naciskając klawisz F12. Ewentualnie jak ktoś zapomni albo nie ma klawisza F12, może wziąć sobie, kliknąć w menu główne i w menu głównym znajdzie szybko opcję Render Image. Jest tam również skrót podany właśnie F12. Jeżeli ktoś tego menu nawet nie ma, no to musi być jakaś bardzo smutna wersja, to zawsze może mieć jeszcze w tych panelach tutaj zakładkę Render. I w zakładce Render jest taki panel o nazwie Render. I tam można nacisnąć guzik Image. To powoduje wyrenderowanie obrazka, a więc przeliczenie całej sceny 3D, policzenie świateł, przezroczystości, różnych efektów, które być może tu mamy i stworzenie gotowego, dwuwymiarowego obrazka z gotową pracą. Taki obrazek jest chwilowo pokazywany w widoku, który nie jest widokiem 3D, tylko tak zwanym UV Image Editorem. Ten UV Image Editor możemy sobie włączyć, wybierając ikony widoków, zwyczajnie opcję UV Image Editor. To jest dokładnie ten sam ekran. Natomiast jeżeli wcisnę Escape, wychodzę z tego ekranu i wracam do widoku 3D. Jeżeli chcę do tego ekranu z powrotem wrócić, wciskam F11 i go tutaj mam na szybko, tak. W każdym razie, jeżeli chcę zapisać ten obrazek, to tutaj w menu nie będę miał do tego żadnej opcji. Menu główne jakby nie posiada opcji do zapisu wyrenderowanego obrazu, co jest troszeczkę może mylące dla niektórych albo smutne dla innych, ale mamy menu na dole. W tym panelu jest menu Image. I w menu Image jest coś takiego jak Save As. To Save As to jest klawisz F3 i wystarczy go wcisnąć, aby pojawiło się okno zapisu, ale tym razem już pliku graficznego. A więc zapis tego wyrenderowanego obrazka nie spowoduje zapisu pliku Blend. Jedynie zapiszę obrazek graficzny. Mogę tutaj zrobić sobie nazwę, na przykład pierwszy render i wcisnąć Enter. Wtedy nazwa, jaka jest proponowana, to jest pierwszy render.png, dlatego że zapisuję obrazek jako obrazek PNG, co mogę wybrać sobie również z tego panelu z lewej strony. No jeżeli teraz potwierdzę ostatecznie guzikiem Save as Image, w tym momencie mój obrazek zostanie zapisany. Naciskam Escape, aby wyjść normalnie do widoku 3D. Jeżeli teraz wcisnę F1, żeby wczytać nowy plik, wyłączę filtry, to mogę się łatwo przekonać, że istnieje tutaj coś takiego jak pierwszy render, czyli ten obrazek się rzeczywiście zapisał i na dysku go widać. Jeżeli włączę sobie dodatkowo widok miniatur, to mogę zobaczyć jego podgląd. No jest po prostu wspaniały. Mogę spróbować również otworzyć Open Blender File, ale to powoduje błąd, który widzę w takim małym menu z komunikatem Error. File format is not supported in file, tralala, tralala, tralala. No i oczywiście racja, ponieważ nie mogę wczytać pliku PNG jako pliku Blend. To jest oczywiste. OK, więc to chyba byłyby takie podstawy dotyczące tego, w jaki sposób Blender orientuje swoje pliki na dysku, jak je wczytywać i jak zapisywać. Jeżeli interesuje mnie sposób na automatyczne zapisanie wyrenderowanego obrazka, takiego jak ten, to mogę jeszcze w zakładce Render w narzędziach, tutaj gdzie są te zakładki, ustawić sobie ścieżkę docelową. Obecnie mam ścieżkę, która składa się z dwóch ukośników. Ta ścieżka dwuukośnikowa, tak jak wspominałem w którymś materiale wcześniejszym, to jest ścieżka lokalna względem pliku Blend, ponieważ plik Blend jest już zapisany i ścieżka do niego to jest home.pyo.docs Blender PKB Tutorial 1 pliki, to ścieżka lokalna to będzie dokładnie ta sama lokalizacja. I każdy wyrenderowany obrazek będzie automatycznie w takiej ścieżce zapisywany. Ale jeżeli nie chcę, żeby w takim miejscu się zapisywały obrazki, które renderuję, mogę nacisnąć ten mały guzik, który jest tutaj, oznaczający katalog, i otworzyć okno, w którym będę mógł wybrać katalog do zapisu. To jest znowuż okno wejścia-wyjścia, z tym, że tutaj wybieram sobie katalog do zapisu. Niech to będzie katalog o nazwie na przykład Out. W tym momencie klikam w ten katalog, naciskam Accept i nie zapisałem żadnego pliku, ale określiłem miejsce, w którym pliki się będą mogły zapisywać. Mam teraz tutaj wpisane Out. Mogłem również wpisać to bezpośrednio z klawiatury, klikając tutaj i po prostu pisząc. Będę w razie czego utworzył odpowiedni katalog. I teraz zapisując plik, czyli naciskając klawisz F3, będę musiał wybrać jeszcze raz ten katalog, aby tam obrazek się zapisał.
Tego typu opcja przy zapisie interaktywnym, jak widać, nie zapamiętuje tej ustawionej wcześniej ścieżki, no ale gdybym próbował renderować taki plik z powiedzmy sobie z wiersza poleceń, to wtedy taka ścieżka być może byłaby uwzględniana. Być może mówię dlatego, że to zależy od kolejności opcji, ale to jest znowuż kolejna lekcja, kolejny materiał. Ok, myślę, że tyle wystarczy na temat samego zapisywania plików. To, co warto pamiętać, to to, że jeżeli robimy jakąś większą pracę związaną z Blenderem, warto założyć sobie katalog, w którym będziemy trzymali wszystkie pliki związane z daną pracą, po to, aby nam się później nie mieszały z innymi katalogami czy innymi plikami, które będziemy później robić. Tych plików będzie przybywać, warto mieć wszystkie uporządkowane w osobnych katalogach. Ok, no to tyle. Wychodzę z Blendera, zamykam temat. Do zobaczenia.